Dzisiaj znajdujemy się na terenie Centrum Handlowego SAS i Centrum Zielonego Ogrodu i Warsztatu. Odbywają się nietypowe zawody. Są to amatorskie zawody drwali. Organizowaliśmy już takie spotkanie 4 lata temu na otwarcie naszego sklepu. Później nie mogliśmy ich niestety kontynuować co roku z różnych powodów. Teraz już sytuacja nam na to pozwoliła, reaktywujemy, odświeżamy temat. Mamy nadzieję, że będziemy je kontynuować, tak jak kiedyś planowaliśmy, każdego sezonu. Ilu zawodników startuje? Planowo miało wziąć udział 20 uczestników, mamy zapisanych 16. Mamy nadzieję, że wszyscy wezmą udział. Zawodnicy są z naszego terenu, czy gdzieś dalej też? Udział mógł wziąć każdy, ale głównie są to uczestnicy tutaj mieszkający lokalnie. Jakie konkurencje czekają? Mamy przygotowanych 5 konkurencji. Jedną z nich jest to rzut toporkiem do celu, tutaj w tą tarczę. Drugą konkurencją jest przerąbywanie pala. Trzecią konkurencją jest wbijanie gwoździ. Czwartą konkurencją jest przecinanie pala piłą ręczną. I piątą konkurencją jest to przeżynka kombinowana piłą motorową. Nagrodę pierwszą za pierwsze miejsce sponsoruje firma Alco, jest to robot koszący. Drugie miejsce sponsoruje firma Schmidt, jest to zestaw narzędzi do warsztatu. I trzecie miejsce sponsoruje firma Fiskars, jest to zestaw narzędzi do pracy w ogrodzie. Nasza firma sponsoruje nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników i różne jeszcze konkursy będą się także w trakcie całego wydarzenia odbywały. Jakie jest najstarsze drzewo w Polsce? I mamy 3 odpowiedzi. Pierwsze to jest dąb Bartek, drugie to jest Cis Pospolity Henryk, a trzecie to jest dąb Barzyńskiego. Proszę pani. Dąb Bartek. To była lepsza odpowiedź. Cis Pospolity Henryk ma 1300 lat. Yes, poszło.